Hala Gliwice rośnie w oczach. Obiekt robi ogromne wrażenie. W przyszłości będą się tutaj mogły odbywać wielkie wydarzenia sportowe, kulturalne i koncerty. Tymczasem kilkuset gliwiczan, którzy zarejestrowali się na zwiedzanie budowy hali, mogło zobaczyć na żywo, jak przebiegają prace. Po raz drugi zaprosiliśmy mieszkańców Gliwic do oglądania postępów na budowie hali Gliwice. Jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże, ale to nic dziwnego, ponieważ to sztandarowa inwestycja Gliwic. Mieszkańcy interesują się postępem robót, chcą zobaczyć, jak ta hala będzie wyglądała i stąd ta niepowtarzalna okazja, żeby na własne oczy zobaczyć, jak hala wygląda od środka, bo z zewnątrz możemy ją już oglądać od dłuższego czasu. Mieszkańcom obiekt bardzo się podoba. Po placu budowy oprowadzali przedstawiciele wykonawcy, którzy opowiadali o przebiegu prac. Jestem bardzo wielkim pasjonatem budowy hali widowiskowo-sportowej dla Gliwic. Jestem za tym, żeby w przyszłości młodzież i wszyscy tutaj mogli mile spędzać czas. Mam nadzieję tylko, że będzie zagospodarowana i że będzie mnóstwo ciekawych imprez. Mam nadzieję, że tutaj zarządca będzie w stanie fajne imprezy zorganizować i faktycznie będzie tutaj miasto korzystało z tego. Więc takie lekkoatletyczne zawody, gdyby się odbywało, to bym przyszedł. Żeby fajne hale za promocję tej hali zrobić, to mi się wydaje przez sport. Zrobić jakieś mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa Polski, czy w siatkówce, czy w piłce ręcznej, czy coś. Nad główną halą jest już konstrukcja dachu, pojawiają się także pierwsze blachy. Prace idą pełną parą, mówi Tomasz Kaźmierczak, kierownik budowy. Została zrealizowana cała konstrukcja obiektu. Praktycznie rzecz biorąc mamy 80% ścianek murowanych, wykonanych. Mamy zrobione gotowe pokrycie dachu nad budynkiem fitness, holem fitness oraz halą treningową. Prawie gotowy jest budynek parkingu i w większości zrealizowane są nasypy pod przyszłe drogi wokół hali. Docelowo oprócz głównej hali i hali treningowej będą tu mogły funkcjonować centra spa oraz fitness oraz zewnętrzny parking wielopoziomowy. Jednak 30 maja oprócz zwiedzania budowy hali miasto przygotowało również inne atrakcje. W Parku Chrobrego odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka i to był strzał w dziesiątkę. Tłumy dzieci z rodzicami i dziadkami korzystały z wielu przygotowanych atrakcji. Były tańce, zabawa, laserowy labirynt, fotobudka, ciuchcia i miasto małych odkrywców. Rodzice przyznają, że to doskonała impreza. Pozytywnie, jak najbardziej, pogoda sprzyja, dzieci zadowolone i szczerze mówiąc mam nadzieję, że się wymęczyły i zaraz zasną. Bardzo fajny pomysł, impreza też bardzo fajna. Miasto organizuje fajną imprezę dla dzieci, trzeba organizować im czas. Jest bardzo miło, dużo atrakcji, fajne pokazy, ekstra. Hitem festynu był pokaz tańca w filiżance. W ogóle park przepełniony był tańcem. Swoje umiejętności prezentowali i młodsi, i starsi. Ale przecież taka powinna być impreza z okazji Dnia Dziecka. Radosna, taneczna i kolorowa.